Cześć, jest z nami auto pana Łukasza, 2017 rok, Ford Fusion wersja SE, dodatkowo wyposażony w opcjonalny napęd na 4 koła, Dynamic LEDy z przodu, samochód praktycznie cały. Na pewno zastanawiacie się, co jest powodem tych zapasówek. Odkupiliśmy go od dużego ubezpieczenia, auto jest po kradzieży odzyskane. Pan Łukasz zgłosił się do nas z chęcią kupna wersji przedliftowej Titanium. Nie było nic ciekawego do wyboru, dlatego rozszerzyliśmy troszeczkę poszukiwania. Podesłałem właśnie jako propozycję ten samochód. No i oto widzicie wynik tej sytuacji. 43 tysiące złotych, finalna cena Łukasza już pod domem. Zostaje tylko i wyłącznie naprawa i akcyza. Jeżeli chodzi o szkody na tym konkretnym egzemplarzu, oczywiście brakuje nam kół, poza tym brakuje tutaj kratki, halogen jest pęknięty, na dole zderzak jest również tutaj ułamany lekko, ułamany, pęknięty. Myślę, że do tego doszło, jak ktoś ukradł ten samochód, ukradł z niego koła i zrzucił go na ziemię. Nie ma tutaj tej szyby, zostało to bardzo fajnie oklejone folią. Poza tym mamy tutaj podgiętą nakładkę progową. Tylko i wyłącznie nakładkę. Wnęka jako tako jest cała i nie jest nigdzie pnieciona. Tak więc naprawdę bardzo fajny samochód, praktycznie cały. Zwróćcie uwagę, kluczyk wisi na lusterku. Auto jest odpalone. Mamy tutaj skóry. Duży ekran. Sync 3. Grzane fotele. Naprawdę bardzo fajny egzemplarz, szczególnie, że mamy tutaj napęd na 4 koła. Jeżeli szukacie czegoś podobnego, dajcie nam znać. Kupujemy auto na zamówienie. Trzymajcie się, pozdrawiamy, hej!